Cześć, nazywam się Rafał Horbowicz i byłem stypendystą Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Zajmuję się 10-bojem lekkoatletycznym. Jest to konkurencja, która składa się z 10 poszczególnych pojedynczych konkurencji. I mam już na koncie kilka sukcesów. Na razie na arenie polskiej, czyli złote medale Mistrzostw Polski. No i mam nadzieję wkrótce, że na imprezach też międzynarodowych. Moją pasją jest przede wszystkim sport. Wszystkie konkurencje, mam wrażenie, sportowe i lekkoatletyczne głównie. Moją kolejną pasją jest motoryzacja, czyli motocykle oraz fotografia. Stypendia przede wszystkim dały mi poczucie bezpieczeństwa. Byłem zabezpieczony finansowo, dzięki temu mogłem w spokoju trenować i tak naprawdę spełniać swoje marzenia, ponieważ wiązałem i wiążę dalej przyszłość swoją ze sportem. Dla mnie wspólnota to jest jedność, to jest taka organizacja ludzi, którzy się wzajemnie wspierają. Było tak w centrum myśli właśnie Jana Pawła, że czułem to bezpieczeństwo, czułem tą pomoc, nazwałbym ją nawet bezinteresowną, bo o to chodzi w wspólnocie, żeby pomagać sobie bezinteresownie. Jest to po prostu społeczeństwo, jest to społeczeństwo, które wzajemnie się wspiera i dba o siebie.